Cześć, witajcie z tej strony Marcinek, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Gramy sobie oczywiście w grę A Plague Tale Innocence. No i co, wiemy już właściwie gdzie jest uniwersytet. Będę tutaj zmierzał i zrobię wszystko, żeby w końcu, nie wiem czy na tym odcinku, prawdopodobnie tak, no żeby w końcu do niego podejść, tak, pewnie będą jeszcze trudności po drodze. No bo byłoby nudno, nie? Nie, gra nie miałaby sensu, gdyby tutaj było cały czas łatwo. No na poprzednim odcinku się rozdzieliłem tutaj z Mary, poszła szukać chyba Artura. Mam nadzieję, że się uda, że ona zrealizuje swój cel. A no i my, bo tutaj głównie chodzi o ambicje, o główną bohaterkę, żeby dojść do tego uniwersytetu, bo wiadomo, co się za tym kryje, choroba Hugo. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No na ostatnim odcineczku tam był jeden zgonik. Mogłem zabić gościa, ale myślałem, że liczyłem na to, że uda się obejść. Jeżeli graliście na przykład i była możliwość, a ja nie umiałem tego zrobić, ale wydaje mi się, że nie, no to możecie pisać, dzielić się wiedzą. Tymczasem wracam oczywiście do rozgrywki. Nie będę tutaj oczywiście przedłużał, no i zobaczymy. Przedostałem się tutaj ogólnie przez to, jak to nazwać, barykadę? Chyba to będzie dobre słowo. No i zobaczymy, powróciliśmy do klimatu oczywiście, wieczór, szczury. Fajna naprawdę jest ta gra. Myślałem tutaj przed chwilą o mechanice, nie? Chciałem tutaj powiedzieć, że przydałoby się, jeśli chodzi o taki może nie tryb strzelania, ale taka jakaś walka wręcz, żeby Amicja może nie była silna, bo jest taką chudą kobietą, ale żeby gdzieś tam potrafiła kopnąć, nie wiem, uderzyć, może niekoniecznie, żeby to był boks, żebyśmy tutaj lali się z Inkwizytorem, bo moglibyśmy tutaj się narazić na niebezpieczeństwo, na utratę grubą, utratę zdrowia, ale żeby gdzieś tam zaskoczenia mogła, nie wiem, kopnąć, nie wiem, na przykład przerzucie kamieniem w głowę, czy coś się potyka, klęczy na kolanach, szybko gdzieś od tyłu, nie wiem, kopnąć, walnąć. Tego mi brakuje właśnie tutaj, takich umiejętności. Nie mówię, żeby to było na poziomie takim, no, jak jakieś gry typowo, no, żeby to była od razu bijatyka, bo to jest taka, no, skradanka, nie? Ta nasza postać jest dosyć słaba, ale jest sprytna i umie posługiwać się bronią, nie? Czyli nie do końca jest słaba. Także to są tylko moje takie rozmyślenia, ale przydałoby się, żeby tutaj Amicja troszkę powalczyła. Tak mi się wydaje. No dobra, mniejsza o to, skupmy się tutaj na grze. Jak widzimy, tutaj już mogę. Nie wychylam się, bo widzę tutaj, będziemy mogli rzucić. Świecą się tutaj te hełmy. To będzie odwrócenie uwagi. Także tutaj tu mamy zamkniętą drogę. Tutaj pewnie jest jakiś gościu, jakiś żołnierz. No zobaczmy. Wow. Dobra. Dobra, jest autozapis. No i zobaczymy. Tutaj szczury latają. I teraz chyba mamy dwie opcje, tak mi się wydaje. Tutaj możemy odwrócić uwagę. Tylko słuchajcie. Bo jak ja go zabiję, to nie będę miał tutaj osłony, nie? Więc słuchajcie, trzeba przemyśleć, no bo jak go zabiję, tutaj szczury latają. Wtedy one mogą się rzucić na mnie, także trzeba będzie go jakoś wyeliminować. A jak on tutaj podejdzie z tym światłem, no to te szczury zrobią nam drogę, tylko że to jest trochę ryzykowne. No ale nie będę go zabijał, no dobra. Spróbuję tutaj użyć kamienia. Czekajcie, nie tak chciałem to zrobić, tylko gdzie ja się tam schowam, no bo on... Ja będę musiał coś wymyślić, nie wiem jeszcze gdzie tamten gościu jest, no dobra, ale spróbujmy, najwyżej nas zabiją. Dobra. Niech sobie podejdzie i tutaj pytanie, czy to światło mi pozwoli... Kurde, widzicie, to nie jest... Wystarczające. Aha, tutaj można przeskoczyć, tylko że
Nie wiem, czy to mi... Czy to wyjdzie. No dobra, jeszcze raz. Słuchajcie. Znowu mi się myli tutaj ten kontrol. Ze spacją. No, on rozgoni tutaj te szczury. I teraz spróbujmy. 3, 2, 1. Kurde. Dobra, spierdzielam. Aj. Dobra. On przegiąłem, no ale nie wiem, jak to tutaj. Bo jestem ciekaw, jak. Stacja. Albo po prostu ja byłem tu chyba za blisko tego. Zobaczymy jeszcze raz, no bo tutaj nie wiem, mogę go zabić, ale co ze szczurami wtedy, nie? Więc właśnie. Ja sobie jeszcze raz uderzę i teraz zostajmy tutaj na środku bardziej. No i nie powinna się odbić, słuchajcie. Tylko, że on to zobaczy. Kurde. Za bardzo po lewej stronie byłem. Kurde, drugi zgon. No było to niepotrzebne. Nie jest to chyba takie trudne. Tylko, że trzeba tutaj, jest mało tego czasu, mi się wydaje. Gdzie ja później pójdę? On się szybko obraca. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Może teraz się uda. Musimy trzymać się bardziej tej prawej strony. No i powinno się w końcu udać. Kurde, te szczury mnie dogonią. Łaj! Albo czekajcie, inaczej może. Kurde, no. On idzie tutaj. Później jak on się cofa, to może... Aha. Dobra, już mam pomysł. Źle to zrobiłem, słuchajcie. Ajajaj, ale gamoń ze mnie. Tutaj możemy przecież odwrócić uwagę. On podejdzie i wtedy my musimy poczekać. Wiecie, możemy tu przeskoczyć i zrobić to tak jak robiłem, że on tutaj podejdzie. Też ten kąt jest, że on się na wprost nie patrzy na te hełmy, tylko tak kątem oka może, ale tutaj nam się udaje. Później szczury mnie atakują. Musimy po prostu przeczekać, aż zwabić go po prostu, żeby się znaleźć tam za tą osłoną, gdzie on stoi. Musimy tutaj go zwabić, słuchajcie, i wtedy za nim iść, bo on ma światło i wtedy szczury nas nie dopadną. Można by teoretycznie tutaj teraz pójść, nie? I wtedy stamtąd go mu trzepnąć. Trzepnąć dzbanem, tylko co ze szczurami, nie? Więc musimy jeszcze raz zrobić to samo, aż on tu przyjdzie i zanim pójść, światło będzie naszym ratunkiem przed szczurami. Wtedy staniemy tam po tej prawej stronie, o tam, za tą osłoną koło niego. Będziemy w miarę bezpieczni i wtedy będę musiał rzucić jeszcze raz, żeby przejść dalej, nie? Tak to powinno być zrobione. Kurde, szkoda, że wcześniej się nie domyśliłem. Potrzebowałem ile? Dwa zgony? Czy trzy? Chyba dwa. No teraz tak przemyślałem na spokojnie. Chyba o to chodzi, bo tutaj... No, czasami trzeba pomyśleć. Niby proste sprawy, ale trzeba obserwować. Teraz on, za nim musimy iść. Szybko. Mi się wydaje. No, i teraz on sobie tutaj rzućmy kamieniem znowu, bo że jesteśmy blisko i nie wiem, czy cholera on nie usłyszy. Kurde, tylko te szczury znowu są blisko. Ale nie powinny, jesteśmy blisko latarni, nie powinny tu nam nic zrobić. No dobra, zaryzykuję. I'm going to
Dobra, udało się. No, tak to trzeba było przejść. Dobra, tutaj nie będę chciałem tam wziąć, ale te rzeczy, chociaż możemy jeszcze raz zwrócić jego uwagę. Nie. Jakbym to zrobił od razu, to byłaby szansa. Nie chcę ryzykować tutaj wykrycia dla tych składników. No dobra, idźmy sobie dalej. Już tutaj... O, jakieś odgłosy. Wszystko przeniesiemy. Muszę lepiej analizować te... No tutaj jakoś nie mogłem się domyślić, nie? Później dopiero wpadłem na ten pomysł. Troszkę szkoda, ale najważniejsze, że tutaj... No mówię, dwa zgony. Ale mówi się trudno. Dobra, tutaj musimy się przedostać. Tam coś nosili. Inkwizycja. Zobaczcie, inkwizycja chyba wchodzi. Jezu, co tu się dzieje? Jakieś wybuchy. Kurde, no. Nie mogę sobie coś darować. No w sumie to było dobre, gdyby szczurów nie było, żeby go tak jakoś... Ale też jakby IQ wroga było dobre, tak po tym przeskoczeniu też. No, nie pomyślałem troszkę. Ja nie pomyślałem. Ruszyłem bez takiego planu. No ale skapnąłem się, tylko nie w porę, nie w taką porę, kiedy to bym chciał, nie? Także no mówię, no nie było wtedy światła. Myślałem, że te szczury jakoś... No ale... Że się zbliżymy, zdążymy, wiecie, gdybym jakoś szybko podbiegł do tego drugiego światła, to może by się udało, nie? Ale te szczury za nami, no mówię, liczyłem na to, że te szczury... No będą się bały, jednak to tam było za mało tego światła. No dobra, to już jest historia. Następnym razem, nie wiem, czy będzie okazja, czy będzie podobny element. Będzie można się wykazać. No dobra, idziemy sobie dalej. Idziemy sobie dalej, tutaj zejdziemy po tej drabince. No ciekawe, jak tam nasza Melinie, czy sobie tutaj dała radę. Musimy uważać. No tutaj mamy plagę szczurów, tylko że tędy chyba nie przejdę. Tam oni poszli, nie? Coś tutaj się będzie działo chyba. Już jesteśmy chyba niedaleko tego uniwersytetu. Dobra, ja tutaj skoczę. Nie ma tutaj nic takiego, co by mogło nas zabić. Szkoda, że tutaj nie, ale przynajmniej wciąż żyje. No tak, żyjemy. O, tutaj kurka chodzi. Szkoda, że tutaj amicja nie może. Mówię, no już nie mówię, żeby to było rozwinięte, ale przydałby się jakiś kopniak, takie, chociaż egzekucje. Nie mówię, że tutaj taka walka bokserska, taka wymiana, nie? Chodzi o zaskoczenia, jakieś takie egzekucje, takie zdolności, nie wiem, pod co można to podczepić, pod jakąś krafmagę czy coś takiego, nie? Dobra, tutaj mamy jakiegoś inkwizytora. Nie wiem, czy on jest bez nogi. On chyba nie żyje. Myślałem, że jest pijany i tutaj muszę się... Jezu, coś tu się dzieje. Oni, tak jak wam mówiłem, oni tutaj się znęcają nad tymi... To był twój mąż. Właśnie, ten stan wojenny, nie? Nic stąd. No dobrze, że chociaż jej nie zrobił. Na razie nic złego. Nie wiem, o co chodzi z tym mężem jej. No to jest jakaś tam mieszkanka, nie? Ale ten stan wojenny tutaj inkwizycji trwa. No i musimy uważać, nie? Żeby tutaj nas czasem nic złego nie... O kurde. To jest chyba ten mąż, słuchajcie. Także szybko się dowiedziałem, a sam sobie zadawałem pytania. Dobra, czy ja mogę tutaj zamknąć to? Muszę go ściągnąć oczywiście, żeby odgonić te szczury i przejdziemy sobie dalej. Czekajcie. Dobra. Kurde, szkoda, nie? Tutaj widzicie, jak ta inkwizycja... Ale kurde, ktoś tam wszedł.
Zobaczył, że... Kurde. A gdzie Wisielec? Dobra, ja tutaj lepiej się oddalę. Ale tutaj nie przejdę chyba dalej. Muszę poczekać, aż on wyjdzie. Nie, tutaj jest jakieś wyjście. Musimy uważać. Ja pierniczę, zobaczcie ile trupów. Ale teraz te wrony to mi się kojarzy z jakimś takim horrorem, nie wiem, z lat 80. Tam gadali, bo patrzyłem na te wrony. Jakimś synu. Gdyby nie dyscyplina, byliśmy jak te szczury. Dobra, oni tam gdzieś gadają na dole. Ale to fajnie wygląda, słuchajcie, tak mega mrocznie. Dobra, idziemy dalej. To jakiś świniak był zarżnięty, zobaczcie. Jakiś... nie tylko ludzie, no tutaj... Wszystko, nie wiem co tutaj było powodem. Pewnie za tym stoi inkwizycja, może szczury też, no nie wiem. Tutaj tak średnio, średni dostęp światła. Ale te wisielce naprawdę robią... Robią tutaj wrażenie. No naprawdę, słuchajcie. To wygląda... Wygląda, no trochę strasznie, ale dodaje naprawdę klimatu. Fajnie, fajnie to się ogląda. Dobra, tutaj chyba nie przejdę. No zobaczymy co tam dalej. Tam widzimy jakiegoś za murem strażnika. Trzeba będzie pewnie to obejść jakoś. Żeby te szczury mi nie wyleciały, słuchajcie, tutaj. Na siebie uwagi. No coś wymyślimy na pewno. Dobra. Tam coś przeoczyłem chyba. Może stamtąd można jakoś przejść? Nie wiem. Tam jest ten strażnik, nie? W środku. Także tutaj nie będę... dobra, trzeba pomyśleć co tutaj zrobić. Czekajcie, tu mamy... Może tutaj w tym zwierzyńcu coś... Coś będzie. Tu mamy składnik sznurek. Co to leci? Jezu, myślałem. Ale fajnie to wygląda, naprawdę super. Jeśli chodzi o mroczność, to najlepsza misja. Te wrony w ogóle. Tak mi się wydaje, no może nie najlepsze. Czekajcie, może tego świniaka można. O, tutaj nam system podpowiada, żeby strącić jednego z tych wisielców. No jeszcze tak się, widzicie, tu jak, nie tylko w takiej grze, też mi się zdarzało, grałem dosyć wiele lat, że jak im dłużej się zastanawiamy, tym system już wykrywa, że długo to trwa i nam podpowiada. Ja tutaj na razie się rozglądałem, no na razie nie wiem, nie wiedziałem co zrobić, tutaj już nam podpowiada, że ten, bo tak na razie nawet nie myślałem na grubo, nie? Już miałem tutaj obczajać, myśleć, zastanawiać się na bogato, wytężać szare komórki, co robić dalej. Popatrzyłem tutaj, o widzimy, teraz mamy tutaj. Także tego wisielca, no na początku nawet nie myślałem w ten sposób, nie wiedziałem jak te szczury, tylko tak tam poszedłem, tu zbadałem. Może jakbym wrócił, to bym się domyślał, ale prędzej pewnie by mi tutaj domyślił się, ale prędzej by mi tutaj przypomniało. No także tutaj, no mówię, myślałem, że tutaj jeszcze gdzieś jakaś będzie patyk, jakieś coś, ale chyba te wisielce musimy raczej zdziałać. No dobra, tutaj nam mówili, że tego mamy strącić, tak? Dobra, strąćmy może tutaj. To nam pomoże. O! Dobra, przejdziemy. Ja pierdzielę. Wszystko dla niego, dobra. Teraz tutaj jest gościu. On tego... Też jakby mieli taki IQ po zapaleniu, powinni się domyślić, czemu to nagle się zapaliło. Tylko to z drugiej strony, jakby podszedł, to jest jedyna opcja, to by było bez sensu, bo...
No to jest tylko gra i byśmy wtedy nie przeszli, nie? Tak łatwo. Więc tutaj muszę wytworzyć ogólnie tutaj ten ignifer, bo miałem mało, właściwie w ogóle nie miałem. No i teraz rzućmy. To go oczywiście przyciągnie, nie? Tylko że czekajcie, bo tutaj te szczury są cholerne. A jakbym go wyeliminował? Dobra, czekajcie, nie mam na razie pomysłu. Raczej coś mi chodzi po głowie, tylko żeby tego... Teraz... W sumie to straciłem chyba okazję, żeby tutaj... Ale by pewnie zauważył, czekajcie. Teraz przejdźmy. Kurwa. No co jest? Przecież byłem blisko światła. Ja pierniczę. Źle to zrobiłem. Aj. To też sobie wytwórzmy. Z2. Z2, dobra. Teraz rzućmy. O kurde. A teraz... No i po mnie. On teraz tutaj przyszedł. Nie do lampy. Widzicie? Czyli to losowo. Ale czekajcie. A masz. O kurde. Teraz szczury i tędy trzeba było przejść. No nie wiem. No pewnie można było tutaj jakoś... Właśnie ciężko. Raczej trzeba było go znowu zabić. Chyba, że wtedy jak tutaj, bo to losowo, teraz poszedł do mnie, bo tam niby coś usłyszał, ale wtedy jakbyśmy tu skoczyli, ja tam skoczyłem, gdzie było ciemno, ale to bałem się, że on mnie zauważy, nie? Lepiej będę zabijał, bo jak zabijam, ja tutaj po cichu próbuję, nie wiem, czy nawet to można było zrobić, nie zabijając go, pewnie tak, ale ja tutaj, no... W moim przypadku, gdy zabiję takiego gościa, a tutaj nie ma koło niego żadnego kolegi, to wtedy nie zginę, nie? Lepsze jest to raczej rozwiązanie i tak trzeba będzie robić. Tutaj nie zgrywać jakiegoś mistrza od Hitmana. Dobra. Ale pewnie, słuchajcie, jakbym ruszył, jak on tam się patrzył, jakbym zdecydowanie ruszył, tylko że ja nie widziałem właśnie wtedy tego przejścia tutaj. Czyli można było pewnie po cichu. Teraz tak myślę. Można, trochę przesadzam. Jak on wtedy poszedł tu, to było to, to był ten sposób, nie? Żeby, ale to była losówka. A wtedy, gdy chciałbym przejść za pierwszym razem, to że ja tam też się trochę pomyliłem, ale i tak tutaj, no nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj powinienem zaryzykować. Tylko on mógłby mnie widzieć, nie? No dobra. Zrobiłem tak, jak zrobiłem. Wolę zamiast po cichu, jak jest okazja, jednak zabić i mamy wtedy święty spokój, wtedy tylko obserwujemy jak gdyby szczury, nie? Dobra, ja mam patyczek, pozbierajmy tutaj to wszystko, co jest w okolicy. Ja będę chyba kończył odcineczek, bo już jest 24 minuta, nie będę tutaj przeginał. No, także jeden zgonik, no mówię, muszę być czujniejszy, bo tutaj nie ma trudnych takich rzeczy, ale no zawsze noga mi się potknie na takich rzeczach, gdzie spokojnie mogę zabić na przykład przeciwnika i sobie ułatwić, a ja kombinuję, próbuję jakoś zrobić to po cichu. No jest taka możliwość, ale widzieliście, teraz mieliśmy taką losówkę, no i no, kosztowało mnie to też, widzicie, jakoś popełniłem po prostu błąd, no i nie wyszło, ale no mówię, teraz będę się skupiał na tych egzekucjach i powinno być lepiej.
No dobra, no to będę kończył ten odcineczek. Fajnie, jeśli chodzi, fajnie wyglądają te wisielce. Także ja sobie spróbuję zaraz zrobić zdjęcie mojego autorstwa i ten odcinek powinien być z takim właśnie zdjęciem. Taka będzie chyba miniaturka, bo fajnie to wygląda. Naprawdę, jeśli chodzi o taki mroczny klimat, te wrony. Och, w ogóle. No super, super, super to się ogląda. Naprawdę czasami chce się tak stanąć, no i popatrzeć. No ale trzeba kontynuować w końcu rozgrywkę. Także już tutaj, no niedaleko ten uniwerek. No wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś w okolicach, nie? Także no, zobaczymy co dalej z Arturem. Co tam się pojawi jeszcze na naszej drodze, będziemy sobie działać. Wydaje mi się, że już połowa gry albo 60%, może 69% za mną. Nie patrzę, bo nie chcę sobie psuć zabawy u nikogo, także no dobra, jeszcze zaproszę oczywiście na Discorda, wbijajcie linki, które prowadzą na mój serwer pod każdym odcinkiem, pod każdym najnowszym, jeżeli nie zapomnę, są tam, możecie śmiało wbijać, jeżeli ktoś ma ochotę. Dobra, mam nadzieję, że odcinek był fajny, no i widzimy się już niedługo, także trzymajcie się i cześć!